Księga wyjścia rozdział dwunasty. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej. Ten miesiąc będzie dla was najważniejszym z miesięcy, od niego zaczniecie liczyć miesiące roku. Ogłoście całej społeczności Izraela, dziesiątego dnia tego miesiąca niech każdy z was weźmie baranka dla swojej rodziny, po jednym baranku dla domu. Jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech zaprosi do swojego domu najbliższego sąsiada, aż zbierze się odpowiednia liczba biesiadników. Tak jedzcie, baranka, aby każdy spożył właściwą dla siebie porcję. Wasz baranek ma być jednorocznym samcem, bez skazy, wybranym spośród owiec. Możecie też wziąć koźle. Będziecie go strzegli do czternastego dnia tego miesiąca, a pod wieczór zabije go cała społeczność Izraela. Jego krwią naznaczą futryne drzwi każdego domu, gdzie będą go jeść. Upieczone mięso zjedzą tej nocy, spożyją je z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie. Macie go upiec w całości razem z głową kończynami i wnętrznościami. Nie zostawicie z niego niczego na następny dzień, a jeśli by coś pozostało do rana, spalicie to w ogniu. Tego to będziecie go jeść: wasze biodra będą przepasane, wasze stopy obute w sandały, w rękach będziecie trzymać podróżne laski, będziecie go jeść pośpiesznie. Taka będzie pascha Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do bydła. A nad wszystkimi bogami Egiptu odbędę sąd, ja pan. Waszym znakiem będzie krew na domach, w których się schronicie. Skoro zobaczę krew, ominę was i nie porazi was nieszczęście, gdy będę pustoszył ziemię Egiptu. Macie upamiętnić ten dzień, będziecie go obchodzić jako święto pana. Po wszystkie pokolenia świętowanie go będzie wiecznym przykazaniem. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki, ponieważ pierwszego dnia pozbędziecie się zakwasu z waszych domów. Ktokolwiek jadłby chleb na zakwasie, od pierwszego aż do siódmego dnia, zostanie usunięty spośród Izraelitów. Pierwszego dnia zwołacie święte zgromadzenie i siódmego dnia również zwołacie święte zgromadzenie. W tych dniach przerwiecie wszelkie wasze zajęcia, będziecie mogli przyrządzać tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia. Będziecie przestrzegać zasad dotyczących prześników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem Was w szyku bojowym z ziemi Egiptu. Będziecie obchodzić ten dzień przez wszystkie pokolenia. Jest to wieczne przykazanie. W pierwszym miesiącu od wieczora czternastego dnia do wieczora dnia dwudziestego pierwszego będziecie jeść prześny chleb. Przez siedem dni nie znajdzie się zakwas w Waszych domach. Ktokolwiek bowiem zjadłby chleb na zakwasie, Zostanie usunięty ze społeczności Izraela zarówno cudzoziemiec, jak i członek narodu. Nie będziecie jedni żadnego chleba na zakwasie. We wszystkich waszych domach będziecie spożywać chleb pzaśny. Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział do nich: Wybierzcie baranki dla waszych rodzin i zabijcie je jako paschę. Weźcie też wiązkę Hizopu i zanurzcie ją we krwi zebranej w misie. Naznaczcie futrynę drzwi krwią wziętą z misy. Niech nikt z Was nie wychodzi poza drzwi swojego domu, zanim zaświta. Pan przejdzie przez Egipt, siejąc spustoszenie. Lecz gdy Pan ujrzy krew na futrynie drzwi, ominie wejście i nie pozwoli niszczycielowi wstąpić do Waszych domów, aby Was porazić. Przestrzegajcie tych poleceń. Będą one na zawsze prawem dla Was i Waszych potomków. Gdy wejdziecie do kraju, który da Wam Pan zgodnie ze swoją obietnicą, macie przestrzegać spełniania tego obrzędu. Wówczas Wasi synowie będą Was pytać: Czym dla Was jest ten obrzęd? Odpowiecie: To jest ofiara Paschy dla Pana, który ominął domy Izraelitów w Egipcie, oszczędził nasze domy, gdy pustoszył Egipt. Wtedy lud oddał pokłon i upadł na twarz. Izraelici przystąpili do wypełnienia poleceń, które pan dał Mojżeszowi i Aaronowi, niczego nie zaniedbując. O północy pan zgładził wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który zasiada na swoim tronie, do pierworodnego syna skazańca, który jest w więzieniu, jak również wszystko pierworodne pośród bydła. Faraon zbudził się tej nocy, a z nim cały jego dwór i wszyscy Egipcjanie. Rozległ się przeraźliwy lament, gdyż nie było w Egipcie domu, którego nienawidziłaby śmierć. Nocą faraon wezwał Mojżesza i Aarona i powiedział Natychmiast wyjdźcie z mojego kraju. Zabierzcie ze sobą wszystkich Izraelitów, idźcie służyć panu, jak chcieliście. Weźcie ze sobą trzody i bydło, bo domagaliście się tego. I błogosławcie również mnie. Egipcjanie przynaglali lud, aby jak najszybciej opuścił kraj. Mówili bowiem wszyscy pomrzemy. Lud zabrał ciasto, zanim zdążyło się zakwasić. Misy na ciasto, zawinięte w płaszcze, zarzucili na plecy. Izraelici postąpili według rady Mojżesza i poprosili Egipcjan o naczynia srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził u Egipcjan życzliwość względem ludu i spełnili ich prośbę. W taki sposób Izraelici złupili Egipt. Izraelici wyruszyli z Ramzes do Suko, około 600 tysięcy pieszych mężczyzn, nie licząc dzieci. Towarzyszyły im rzesze innych ludów, oprócz tego niezliczone stada owiec i bydła. Z ciasta zabranego z Egiptu, które nie zdążyło się zakwasić, Izraelici upiekli przaśny chleb. Ponieważ zostali wypędzeni z Egiptu, nie mogli zwlekać, nie przygotowali więc żywności na drogę. Czas pobytu Izraelitów w Egipcie wynosił 430 lat. Dopiero gdy upłynęło 430 lat, nadszedł ten dzień, w którym wszystkie zastępy Pana opuściły krainę Egiptu. Pan czuwał tej nocy, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, dlatego ta noc należy do Pana. Cały Izrael ma czuwać tej nocy po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Oto przepisy dotyczące paschy. Obcym nie wolno jej spożywać. Niewolnik zakupiony za pieniądze może w niej uczestniczyć, pod warunkiem, że zostanie obrzezany. Przybysz lub najemnik nie może do niej zasiąść. Baranka należy jeść w jednym domu. Nie wyniesiesz nic z mięsa ani nie będziesz łamał Jego kości. Tak ma postąpić cała społeczność Izraela. Jeśli cudzoziemiec zamieszka u Ciebie i chciałby obchodzić paschę Pana, to wpierw masz obrzezać wszystkich mężczyzn w jego domu, a dopiero potem może do niej przystąpić. Będzie traktowany jak członek narodu. Wszyscy nieobrzezani natomiast nie będą jej spożywać. To samo prawo dotyczy członków narodu, jak i cudzoziemców, którzy zamieszkają pośród was. Wszyscy Izraelici postąpili tak, jak polecił Pan Mojżeszowi i Aaronowi, niczego nie zaniedbując. W tym właśnie dniu Pan wyprowadził Izraelitów w bojowym szyku z ziemi egipskiej. Moi drodzy, w tym rozdziale już bardzo dobrze widać, że to jest historia spisana jakby wiele lat później. Zobaczcie, są w niej podane jakby przepisy na to, jak potem obchodzić święta Paschy. To jest jasne, że w trakcie, kiedy wychodzili, nie było takich przepisów, były tylko oczywiście odgórne zalecenia o tej <laughs> ostatniej wieczerze, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast wszystkie te przepisy późniejsze są już dodatkiem, nie? Jakby potem to wydarzenie jakby ułożono, obwarowano jakimś świętem. Zresztą też niektóre szczegóły te historycy mówią, że są jakby pewną już interpretacją. Nie? Jakby na pewno nie było 600 tysięcy Izraelitów w Egipcie w tamtym czasie, bo to by oznaczało, że byli znacznie liczniejsi niż w ogóle Egipcjani to wielokrotnie, więc to raczej niemożliwe. To są pewnego rodzaju hiperbole, które pokazują, jakby, jak wielkie jest działanie Pana. Ale co jest zuchanie najważniejsze w tym rozdziale, jakby nie, nie tak historycznie, tylko właśnie w pewnej idei? Zobaczcie, wszystkie te przepisy, które potem ustalono, nie, jak ma wyglądać ta pascha, tak naprawdę pokazują pewną wyłączność Izraelitów, którzy mają być jakby wyłącznością, taką własnością i podległością pod Pana. Zobaczcie, to smarowanie drzwi, nie? Tym, tymi odrzwiami i zakaz, że nie wolno wyjść poza te drzwi. To, że tego baranka mają jeść w całości, zauważcie, nie, nie, nie wolno nic wycinać, żadnych wnętrzności, ma być wszystko. Mało tego, mają go zjeść naraz, nie może nic zostać na dzień następny. To jest to, coś takiego, jakby pokazywać, że jest taka wyłączność w byciu z Panem Bogiem, która ma być wyłącznością, nie? O co to, kochani, chodzi? To nie chodzi o żadne, oczywiście, odcinanie się od świata. Tylko to jest taki tekst, który symbolicznie pokazuje, że. Jeżeli coś w tobie nie przynależy do Pana, można powiedzieć, jest poza drzwiami, albo nie dojadasz, tak? Czyli trochę się karmisz u Pana, a trochę się karmisz gdzieś indziej, to te rzeczy, które nie przynależą do Pana, giną po prostu. Kani, te rzeczy w naszym życiu już Wam to mówiłem w poprzednim odcinku, nie są w się sensie wczoraj, kiedy się czytaliśmy o tym królestwie Egiptu, czyli królestwie śmierci, nie? Gdzie najcenniejsze rzeczy tracisz, jeżeli jesteś pod władzą szatana. To pokazuje tutaj dokładnie to samo, że jakby wszystko, co nie będzie podporządkowane Panu Bogu w Twoim życiu, w takim sensie będzie mu poddane z miłością, nie? Czyli jakby, jeżeli gdzieś swoje życie układasz po swojemu, a nie po Bożemu, to to umrze. Jakby musisz się trzymać w tych ramach Pana Boga. Nie dlatego, że to jest jakaś niewola, tylko właśnie tam jest bezpiecznie, tam on cię chroni przed niszczycielem. Tam cię chroni przed tym, co próbuje ten świat zniszczyć, nie? Więc zadaj sobie proste pytanie, gdzie są te miejsca, które nie są podległe Panu, których trzeba by popracować, żeby je poddać Panu, bo tam jest właśnie nasze ocalenie. Tam one będą wtedy bezpieczne. To co nie jest z Panem, po prostu nie jest bezpieczne.